Zdrowia, uczelnie i uniwersytety za darmo. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No teraz w Ameryce wszyscy socjaliści, demokraci to pierwsze co robią, no to obiecują uczelnie i koledże za darmo, czyli wszystko powyżej 12 lat nauczania w Ameryce, no to w zasadzie jest obowiązkowe, bo w szkole w Ameryce jest szkoła podstawowa, średnia i wyższa. No tak nazywają elementary, middle i high school, no ale to jest w zasadzie 1, 4, 5, 8, 9, 12, 12 lat. Także high school to jest nie szkoła wyższa, tylko no liceum można powiedzieć, liceum czy technikum, szkoła średnia. Także 12 lat w zasadzie jest obowiązkowe. Uczniowie są traktowani jako młodzież, no ale powinni się uczyć. No i teraz wszyscy socjaliści wychodzą i mówią, uczelnie za darmo. No i niektórzy mówią uczelnie za darmo, no ale to myślą na przykładzie powiedzmy, bo uczelnie można te 4 lata szkoły po 12 latach, no to jest, potrzeba mieć powiedzmy 120 kredytów, a 120 kredytów, no to to jest 30 kredytów rocznie, jeden kredyt to jest powiedzmy jedna godzina przez semestry. No jest to tak poskładane, w każdym razie 120 kredytów potrzeba. Są tak zwane community college, czyli takie koledże społeczne, no państwowe z reguły i po tych 2 latach community college można przetransferować się wszystkie kredyty, no większość kredytów powiedzmy do 4-letniego college'u, czyli zrobić 2 lata w community college i 2 lata w stanowym college'u, no bo to jest tak, że te stanowe uniwersytety, koledże są tańsze niż prywatne. Stanowe koledże są tańsze dla ludzi, którzy mieszkają w tym stanie czy województwie. Jeżeli ktoś przyjeżdża z innego, to płaci inne stawki. No prywatne koledże i uniwersytety są jeszcze droższe. No i teraz właśnie dużo ludzi to obiecuje, mówi za darmo koledże. No i jedni mówią tak, te 2 lata to takie to jest associate, czyli takie 2-letnie uczelnie. Niektórzy mówią, nie, 4 lata, takie będzie tytuł naukowy, będziemy dawać. Inni jeszcze mówią, no, będą płacić za prywatne, a niektórzy teraz ostatnio mówią w ogóle, wszystkie te długi, którzy mają, no to będą zlikwidowane. No problem jest taki, że to byłyby nie tylko tysiące, nie tylko miliony, nie tylko miliardy, czyli biliony, ale tryliony dolarów. No jest nic nie jest takiej hiperinflacji jak właśnie szkolnictwo. Szkolnictwo, państwo się wdało w latach 70-tych, 80-tych, chciało pomagać ludziom, żeby zdobywali wykształcenie. Wykształcenie zdobywają poprzez to, że zaczęli dostawać pożyczki. No i pożyczki spowodowały to, że uczelnie nie tylko prywatne, ale i państwowe wzrastały opłaty za szkołę, za wikty i opierunek oraz za kursy w zasadzie 2 razy szybciej niż inflacja. Elizabeth Warren, no to największa taka socjalistka, ona krzyczy, że szkoły są za drogie, ale sama jest nauczycielką, profesorką, zarabia 350 tysięcy rocznie, w zasadzie pracując 0,5 roku i w zasadzie mając 1 czy 2 klasy. Także bezczelność ludzka nie zna granic, a jeszcze tym bardziej, że ona podkreśla, że ona szkołę, uczelnię skończyła pracując po godzinach jako kelnerka. No to widać jak to państwo się wzięło za robotę i co zrobiło. No i teraz jest bardzo dużo ludzi mówi, no faktycznie, no dobrze by było zlikwidować te długi swoje, no ale co zrobić z ludźmi, którzy powiedzmy płacili na bieżąco albo brali pożyczki pod konto swoich domów, no im już nikt nie odda, także to jest taka mrzonka. No ale jeżeli państwo by miało zredukować te wszystkie
długi, no to by wypadało się zapytać, no a gdzie wziąć, zlikwidować te koszty? Skąd się wzięły te koszty? Skąd się wzięły te koszty? No i zacząć trzeba by było od prezydentów uniwersytetów i koledzy. Skasować powiedzmy o 90% ich pensje. Na niektórych koledziach, nawet stanowych, no to oni zarabiają 2 miliony dolarów. 2 miliony dolarów. Zlikwidować o 10%, zarabialiby 200 tysięcy. Wielu z tych prezydentów, powiedzmy, skasować im darmowe te małe pałacyki, które mają na terenie koledzy, mieszkają tam, mają służbę, mają studentów, mają ogrodników i tak dalej. Skasować to socjalistycznie, powiedzmy, zlikwidować takiemu prezydentowi, no bo oni z reguły to i tak nic nie mają wspólnego z edukacją, z wykształceniem. Oni tylko zajmują się tylko, żeby było relacje publiczne, no i zbieranie pieniędzy, no bo w Ameryce to jest to, że wszyscy ci absolwenci, no to ciągle mogą dawać jakieś donacje do uniwersytetów, oni wszyscy ci prezydenci mają całe te swoje plany, żeby innych ściągać, żeby dawali jakieś donacje, no to oni mogliby to robić, no ale mogliby to robić już na zasadzie jakiegoś komisowego, tak? Oni mogliby dostawać 5-10% tego, co zbiorą, ale nie 2 miliony, nie 2 miliony, także za tą gotówkę mogliby coś budować, ale nie tak jak teraz budują nowe siłownie, budują nowe budynki komputerowe, budują, wstawiają maszyny z kondonami do tych budynków. Także to wszystko trzeba by było ciąć. Następne, co trzeba by było przyciąć, no to administrację. Administracja w zasadzie jest nieprawdopodobna. Administracja się po prostu tak rozrosła, no bo jest ta kasa, taka wielka kasa przez te gwarantowane pożyczki państwowe, no że tych urzędników jest coraz więcej. No i oni są pomocników profesorów, pomocnik dyrektora, zastępcy dyrektora, no i wymyślają jakieś takie wydziały dosyć idiotyczne, no ale to wszystko jest, żeby była dywersyfikacja, żeby była różnorodność, żeby zwracać uwagę na te mniejszości, na tamte mniejszości, żeby wszyscy byli zadowoleni i tak dalej, i tak dalej. Wypierniczyć ich wszystkich tych doradców, wszystkich tych bezużytecznych, tych pasożytów, te wszystkich, którzy w zasadzie robią dobrą minę do złej gry. Jak to się nazywa wśród pszczół? No jest taka nazwa truteń. O, trutnie. Wszystkie te trutnie powypierniczać. No i nie potrzeba też kursów. Nie potrzeba kursów, no bo teraz to ciągle są te kursy. Każdy jest w zasadzie ofiarą. Ofiara tej grupy, tamtej grupy. Nie wyrasta młodzież jako silna, tylko jest ciągle musi się podciągnąć pod jakąś ofiarę. No jak jest ofiara, no to wtedy można palcem pokazać, kto jest winny. Wypierniczyć to wszystko. Gdzie można oszczędzić pieniądze? No w sporcie. W sporcie jest od groma pieniędzy. Taki trener Uniwersytetu Stanowego, powiedzmy, no to miał płacone 3 miliony dolarów. No to jest nieprawdopodobne, żeby 3 miliony. Jest taki Saban, Uniwersytet of Alabama. On zarabia 8,5 miliona dolarów. 8,5 miliona. Skasować to wszystko. Skasować. Mike Krzyżewski, to on jest od koszykówki w Duke. Duke, no to jest jeden z tych koledzy, te Ivy League, no to jeden z tych najstarszych. On zarabia 7 milionów. No i dlaczego ludzie mówią, że tyle pieniędzy zarabiają? No zarabiają tyle ludzi, no bo powiedzmy ten zespół futbolu amerykańskiego w Duke, no to oni przynoszą 100 milionów w sezonie, rocznie. Także to są ciężkie pieniądze. No wygrywają nieustannie, no to ciągle są i sponsorzy, i nowi sportowcy. To jest, jedno się nakręca. Zlikwidować to wszystko, no bo jeżeli byłby to taki
typowy kapitalizm, tak? No to w zasadzie te wszystkie pieniądze zarobione na tym sporcie, no to powinny gdzie one iść? No one powinny iść do rządu, no bo rząd w zasadzie płaci za te uczelnie. No i jeżeli jest darmowe, no to pieniądze z jednej części fabryki muszą iść na opłacanie drugiej fabryki, także to nie można by byłoby kontynuować tego samego, co się robi i dawać wszystko za darmo na koszty podatnika. To wszystko musiałoby być w ramach uczelni, w ramach koledżu. Następne, kogo można by było troszeczkę przyciąć? No trzeba by było przyciąć wszystkich tych profesorów. Te wszystkie profesury teraz to zarabiają bardzo często 200-300 tysięcy na rok. No i tak jak wspominałem, pracują 6 miesięcy to, co zarabiają na 12, no i mają mało kursów, także to jest niezły numer dla zarabiania i do wiecznego narzekania. Powinno im się dać na godziny, tak? Trzeba by było im dać na godziny wszystkich tych profesorów, szczególnie wśród tych humanistycznych kursów, gdzie oni uczą powiedzmy 2-3 kursy na semestr. Także to jest, no, niezła słodka posadka. Trzeba by było to wszystko zmienić. No, powinni zacząć płacić na godzinę. No i pieniądze powinny być proporcjonalne do długości, powiedzmy, pracy. No i na pewno by nie narzekali. Dlaczego by nie narzekali? No bo do tej pory to ciągle większość tych profesorów mówi, no ja jestem tam, bo uwielbiam doświadczenie współpracy z młodzieżą. To jest bardzo inspirujące. To jest kocham to, nic innego bym nie potrafił czy potrafiła robić. No jeżeli faktycznie tak mówią i tak by było, no to powinni iść na godzinne wynagrodzenie i pracować jak każdy inny. No ale niestety budżetówka to jest socjalizm. Budżetówka to jest miejsce, gdzie ludzie po prostu uwielbiają tam być i narzekać i pracować i mówić, że pracują dla innych za małe pieniądze. Budżetówka zawsze jest socjalistyczna. No teraz zaczyna się w kapitalizmie w Ameryce zjadać, bo dużo tych właśnie profesorów krzyczy, że jest za drogo, ale nie widzi, że to oni są za drodzy. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, można nacisnąć. Dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach, o codziennych filmikach. Piszcie, polecajcie, wysyłajcie. Do następnego.